System komunikacji, o którym mówiłem przy kasku, system, którego używamy, to system Starcom One. On wychodzi w trzech modelach, Standard, Advanced, który my kupiliśmy, i wychodzi jeszcze jeden jakiś tam zestaw Premium. Ale my wybraliśmy ten system Advanced, ponieważ ten Premium daje o wiele więcej możliwości, które dla nas byłyby zupełnie bez sensu. Ale w każdym razie można tutaj podłączyć sobie, wychodzą z niego dwa kable, które są zamocowane tutaj. Tutaj za siodełkiem w ten sposób. Są to takie wodoszczelne kondony niejako, w których sobie to żyje, kiedy tego nie używamy. I te dwa kable po prostu się przed łóżkiem podłącza do tego kabla wychodzącego z kasku. I działa to naprawdę świetnie. Tutaj jest oczywiście głośność tego systemu. Jeśli chcecie głośniej, albo podróżujecie w większym wietrze, albo tak dalej, możecie sobie tą głośność tutaj wyregulować. Istnieje też możliwość wyciągnięcia tego pokrętła, tego potencjometru na kierownicę, że po prostu podczas jazdy możecie sobie regulować głośność. My tego nie kupowaliśmy, nie czuliśmy tego takiej potrzeby. Jest też system Vox, który polega na tym, że do pewnego pułapu hałasu, od pewnego pułapu hałasu system się wyłącza i można ze sobą rozmawiać. Czyli jeśli słuchamy sobie muzyki przy 120 km na godzinę i zaczynamy mówić, ten system wyłącza cokolwiek jest włączone, czyli MP3 player, i możemy ze sobą spokojnie rozmawiać. Także ten system jest bardzo, bardzo fajnie wymyślony. Oczywiście są dwa mikrofony w moim kasku i Gośki. Jest oczywiście gniazda wyjścia i wejścia, więc można sobie włączyć MP3 playera, albo również można sobie nagrywać z tego systemu cokolwiek się mówi i tak dalej. Także jest to naprawdę bardzo fajny system. Kosztował 200 funtów, kiedy my go kupowaliśmy, z wszystkim, po prostu z wszystkimi końcówkami, mikrofonem i z całą resztą gadżetów. Także naprawdę, jeśli myślicie o kupnie takiego systemu komunikacyjnego, to naprawdę polecamy ten. Fajną rzeczą jest to, że nie trzeba ładować. Jest bardzo dużo systemów na Bluetootha, które po prostu trzeba ładować. Jest to strasznie upierdliwe. Natomiast ten system jest podłączony tutaj na proste, czerwone-czarne do baterii, do akumulatora, i nie musimy się martwić ładowaniem. Po prostu żyje i nic więcej nie trzeba z tym robić. Podłączać się i hajda. Oczywiście system nie bierze prądu z baterii, kiedy nie jest włączony. Włącza się wtedy, kiedy podłączacie się do kabla. W momencie podłączenia kasku i systemu komunikacyjnego do tego kabla, system się włącza. Jeśli wyjmiecie ten kabel, system się wyłącza i nie bierze żadnego prądu z baterii. Dlatego też jest dosyć bezpieczny pod tym względem. Kolejną rzecz, którą chcieliśmy omówić, to jest sprzęt elektroniczny, który wzięliśmy ze sobą. Więc tak, wzięliśmy ze sobą aparat Nikona D60, który, powiem szczerze, już nam nie wystarcza. Chcielibyśmy aparat troszkę wyższej jakości, jeśli chodzi o jego matrycę i sensor i tak dalej, ale w każdym razie wzięliśmy D60 ze sobą ze względu na to, że jest dosyć mała, robi dosyć ciekawe zdjęcia w jakiejś tam jakości. Wzięliśmy z tym aparatem wzięliśmy ten obiektyw kitowy 18 do 55 mm zoom z przesłoną 3.5 do 5.6. Do tego dokupiliśmy sobie wygodniejszy obiektyw, którego używamy dosyć często i dosyć dużo. Jest to Sigma 18-200 z taką samą przesłoną, z takimi samymi wartościami przesłony jak ten kitowy. Ale jeśli chodzi o charakterystykę, jeśli chodzi o optykę, o jakość optyki tego obiektu, to nie jest jakieś mistrzostwo świata. I robi fajne zdjęcie i naprawdę wygodnie się nim pracuje, ponieważ jest bardzo duży zoom i bardzo szeroko, jeśli się chce. Ale jeśli chodzi o ostrość zdjęcia i inne tego typu aspekty, to naprawdę nie do końca. Natomiast jeśli chcemy naprawdę uzyskać dobrą jakość ostrości, to używamy sobie tego malutkiego obiektywu. To jest Nikkor 35 mm stałka o stałogiskowej o wartości przesłony 1.8, czyli jest to obiektyw bardzo jasny, i w tych miejscach, gdzie jest bardzo niskie światło, po prostu zakładamy sobie ten obiektyw na ten aparat i żyjemy długo i szczęśliwie. Także to jest to, jeśli chodzi o aparat i obiektywy. Do tego dokupiliśmy sobie przejściówkę międzynarodową, proszę Was, która działa na wszystkich kontynentach. Jest to przejściówka elektryczna, w którą możemy sobie podłączyć cokolwiek z Polski,
I mamy tę końcówkę polsko-europejską i tutaj faktycznie też chilijską i dużo miejsc w Brazylii i Urugwaju chyba używa też takiej. Jest amerykańska i południowoamerykańska i wszystkie inne końcówki poszerzają Was świata. Także taki nabytek naprawdę, naprawdę ma sens. Jeśli macie okazję, kupcie. Super sprawa. Jeśli chodzi o kamerę, której używamy, której oczywiście teraz nie mogę Wam pokazać, ponieważ tą właśnie kamerą kręcimy, to jest to kamera Canona. Model HF100, który już nie wychodzi. Teraz wychodzi chyba model HF200, przynajmniej kiedy my opuszczaliśmy, to wychodził HF200. My ją kupiliśmy używaną, ponieważ ma ciekawszą jakość obrazu niż HF200. Jest to kamera Full HD, High Definition, o rozdzielczości 1920x1080, interlaced. Do tej kamery dokupiliśmy sobie obiektyw szerokokątny, też firmy Canon i mikrofon kierunkowy DM100, też firmy Canon. I ten zestaw naprawdę jest bardzo, bardzo mały i świetnie działa do tego, do czego my go używamy tak naprawdę. I naprawdę, naprawdę jest to fajna, fajna kamerka. Także to jest to, jeśli chodzi o nasze wideo. Ponieważ wideo jest Full High Definition, zdjęcia robimy w formacie RAW, czyli jedno zdjęcie ma 8,5 MB objętości. Potrzebujemy dosyć dużą moc obliczeniową do takich aplikacji jak Photoshop, ponieważ robimy stronę, do takich aplikacji jak Dreamweaver, ponieważ robimy wideo w High Definition, do takich aplikacji jak Sony Vegas Pro. Potrzebujemy dosyć dużej mocy obliczeniowej i stąd kupiliśmy sobie tego laptopa Samsung R580, który waży 2,5 kg. Kręcisz mnie? Waży 2,5 kg i ma procesor Intel Core i5, czyli dosyć, dosyć szybki procesor i do tego ma zintegrowaną kartę graficzną, która się nazywa GeForce, proszę ja Was, który to chyba 310M, jeśli pamiętam dobrze. I ten laptop naprawdę, naprawdę działa świetnie póki co. My początkowo myśleliśmy, żeby w ogóle wziąć ze sobą jakąś stację graficzną z aluminiowym tutaj, prawda, korpusem, wytrzymałą, że przejedzie po niej czołki i dalej będzie działać. I tak naprawdę nie ma to największego sensu, słuchajcie, bo naprawdę nie wystawia się tych urządzeń na tak potężne, na tak ciężkie warunki. Naprawdę po prostu trzeba dbać o nie w jakiś tam sposób i naprawdę wytrzymują naprawdę niezłe bicie, że tak powiem. Także to jest to. Do tego całego zestawu kupiliśmy sobie 4 dyski twarde o pojemności 500 giga, ponieważ 2 godziny materiału HD zajmują 16 giga. Jak powiedziałem, jedna fotografia zajmuje 8,5 mega. Bierzemy setki fotografii. Dlatego potrzebujemy bardzo dużą objętość, żeby to wszystko tam schować. Także mam 4 dyski po 500 giga, czyli to nam daje 2 terabajty pamięci. Także tak to wygląda, moi drodzy, i to chyba tyle, jeśli chodzi o elektronikę, tak naprawdę. Aha, wzięliśmy też ze sobą coś, do czego nas zmusili, nie jako rodzice. Nie, żartuję, to jest naprawdę super sprawa. Jest to telefon satelitarny firmy Iridium. Kosztuje dosyć sporo, ale wygląda jak potężna cegła, więc nie mieliśmy jakichś problemów ze złodziejami. Jest to telefon satelitarny. Firma Iridium posiada bardzo, bardzo dużo satelit i to połączenie telefoniczne można uzyskać gdziekolwiek na świecie, na jakimkolwiek kontynencie, nawet na Antarktydzie można spokojnie sobie włączyć ten telefon, wystawić się, poszukać satelit przez 2-3 minuty i można zadzwonić z tego telefonu gdziekolwiek się chce. Trochę to kosztuje, ale naprawdę jest to potężny, potężny spokój ducha. Kiedy coś się dzieje, zawsze można przekazać informację, że coś się stało i wtedy można zacząć niejakby radzić sobie z tym problemem. Także ten telefon naprawdę ma wiele sensu. Trochę kosztuje, ale kiedy wybieracie się na tak potężną podróż jak my, albo i dłuższą, naprawdę jest to fajny nabytek. Nikt do nas jeszcze nie zadzwonił na ten telefon. Mam nadzieję, że ktoś w końcu zadzwoni. Wyda to 5 zł za godzinę i do nas zadzwoni. Także tak to wygląda, moi drodzy. To chyba wszystko, nie? Jeśli chodzi o rzeczy elektroniczne. Takie rzeczy jak ładowarki i inne pierdoły, nie będę tego omawiał, bo to nie ma sensu. Czy baterie dodatkowe i tak dalej. Także tak to wygląda, moi drodzy. Co nie? To by było chyba na tyle. Także mam nadzieję, że ten cały nasz review wszystkiego, co tutaj mamy ze sobą, trochę Wam pomoże w Waszych wyborach. My spędziliśmy dosyć dużo czasu czytając różne tam opinie na temat różnego sprzętu, ale
słowo prawdy na temat całego sprzętu, który kupujecie. Wszystkie motocykle, aparaty, komputery, kuźwa, kamery. Wszystko, co chcecie sobie kupić, przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyście wy byli z tym urządzeniem zadowoleni. Nam się nasza Suzy to podoba, może komuś się nie podoba. Nam się na tym motocyklu po prostu dobrze jeździ. Jeśli wam się dobrze jeździ na BMW GS 1200 Adventure, super. Brać i jechać. Każdy motocykl ma swoje plusy i minusy. Każdy kawałek sprzętu ma swoje plusy i minusy. Także według mnie, według nas, to naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, co kupicie. Najważniejsze jest to, żebyście wykonali ten pierwszy zasrany krok w stronę wyruszenia. A reszta po prostu się już ułoży. Bo te kraje, przez które się tutaj jedzie, to naprawdę nie jest problem. Można sobie kupić wszystko. Namiot nam ukradli, kupiliśmy sobie nowy. To jest naprawdę, nie ma większego problemu, żeby to wszystko zmienić, jeśli jest potem potrzeba. Także tak to, moi drodzy. Będziemy się łapać gdzieś na trasie.